Słuchasz podcastu marketingowe tipy produkcji Clever Hearted Showrunners. Codziennie prezentujemy tu krótkie porady i wskazówki przydatne w twojej pracy. Ten odcinek poprowadzi. Nazywam się Łukasz Wiszczuk. Na co dzień zajmuję się reklamą w Google i robię to już dosyć długo. Tematem odcinka będą konwersje, coś co jest jedną z najważniejszych rzeczy w ogóle w reklamie internetowej, digitalowej. Ponieważ pozwala to połączyć taki świat realny z światem wirtualnym, czyli pozwala wam mierzyć to, czy te kampanie prowadzone w internecie przynoszą wam jakąś realną wartość dla waszego biznesu. Krótko mówiąc, jeżeli mamy sklep internetowy i ktoś coś u nas kupi, to konwersja odpowiada za to, że żeby system reklamowy dowiedział się, ej, właśnie ktoś coś kupił i jest fajnie. No więc, co jeszcze możemy o tych konwersjach powiedzieć? Mamy makro i mikrokonwersje. Konwersje makro, czyli takie mega fajne, te, na którym nam najbardziej zależy, typu sprzedaż w sklepie, zostawienie swoich informacji kontaktowych, kliknięcie w jakiś określony przycisk wszystko, co, co przynosi nam realną wartość biznesową i coś, na czym nam najbardziej zależy. Ktoś dokonuje makrokonwersji, jest to dla nas. Coś super, co pozwala nam ten biznes rozwijać, do tego właśnie dążymy, więc tego też to nazywa się makro. No okej, okay, ale to w sumie to po co mi mikro? Bo mikro pozwala wam dążyć do makrokonwersji. Czyli na przykład mamy sklep internetowy, mierzymy sobie makrokonwersję jako zakup w tym sklepie, natomiast mikro będzie odpowiadało za to, żeby na przykład mierzyć, ile osób dodało produkty do koszyka, ile osób skorzystało u Was z wyszukiwarki. Ile osób dodało jakiś tam produkt do listy życzeń i tego typu rzeczy. Trochę inaczej wygląda to przy lidach, czyli usługach, bo na przykład możemy sobie też mierzyć takie rzeczy jak kliknięcia w numer telefonu, skrolowania strony. Możemy też mierzyć na przykład skopiowanie adresów mailowych. Te wszystkie rzeczy, które dążą do tego, że ktoś u Was w końcu zostanie klientem. Mikro i makro to jest oczywiście bardzo specyficzny podział dla każdego biznesu. To wy ustalacie, które konwersje powinny być makro, które mikro. Natomiast dlaczego warto ich zrobić aż tyle? Tak. Dlaczego warto zadbać o makro i mikro? Ponieważ zasilając system większą ilością danych, w niektórych przypadkach może to go napędzić i w ten sposób te różne algorytmy, uczące się te wszystkie krasnoludki, mają więcej informacji do tego, żeby te kampanie optymalizować. A w dzisiejszych czasach im więcej informacji, tym, no tym lepiej. Oprócz tego, na przykład, jeżeli sprzedajecie strasznie trudne produkty typu samochody, mieszkania, no to nikt raczej tej makrokonwersji od razu nie, nie spełni, tak? Nikt od razu niczego nie kupi, więc wtedy musimy się zasilać dużą ilością mikrokonwersji. Sprzedajcie mieszkania, no to mierzymy wtedy pobrania na przykład rzuty tych mieszkań. Sprzedajcie samochody, to mierzymy ile osób skonfigurowało sobie to auto. Albo zaczęło coś tam wyliczać w kalkulatorze. Więc to pozwala Wam zasilać system większą ilością danych. Mam nadzieję, że ten taki krótki protip Wam się przyda. Jeżeli ktoś by miał problem, to zapraszam na swoją stronę, ukaszwiszczu.pl. Jeżeli macie problem z Google Adsami, to, to też polecam swój kanał na YouTube. Bardzo łatwo go znaleźć. Dzięki za uwagę. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zachęcamy do subskrybowania naszego podcastu w Spotify, Apple Podcasts lub Twojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony projektu. Link znajdziesz w opisie odcink. Życzymy Ci udanego dnia i do usłyszenia.